Cześć, Kamil Brzeziński, kanał Jak Nauczyć się Programowania. Witam w kolejny wtorek o godzinie 18. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej na junior dewelopera. Ale zanim do tego przyjdziemy, chciałbym Wam bardzo gorąco podziękować za wszystkie komentarze, jakie zostawiliście pod ostatnim filmem. Niestety z tych wszystkich komentarzy musiałem wybrać jeden i książka trafia do widza o niku typowy Polak numer 1, ale mam małą niespodziankę do wszystkich, którzy zostawili komentarz pod tamtym filmem. Jeżeli jesteś jedną z tych osób, odezwij się do mnie mailowo, mail na dole w opisie filmu, a ja będę miał dla Ciebie coś specjalnego. CV, o którym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku tydzień temu, to oczywiście pierwszy krok do zdobycia pracy. Kolejnym krokiem, tym krokiem trudniejszym, bardziej stresującym jest rozmowa kwalifikacyjna. Jeżeli Twoje CV jest wystarczająco dobre, pewnego dnia możesz otrzymać maila albo telefon z zaproszeniem na rozmowę kwalifikacyjną. Wiadomo, człowiek wtedy zaczyna się stresować, nie wie, czego się uczyć, jak się przygotować, ale spokojnie, dzisiaj porozmawiamy o wszystkim, co należy wiedzieć przed każdą taką rozmową. Najpierw przedstawię kilka ogólnych uwag, o których zawsze warto pamiętać. Następnie przejdę do samej struktury rozmowy kwalifikacyjnej, opowiem, jak przez taką rozmowę przejść, na co zwracać uwagę, jak się do tego przygotować, jak odpowiadać, jakie pytania zadawać, bo też podczas rozmowy kwalifikacyjnej my zadajemy pytania. A następnie opowiem Wam, jak z każdej rozmowy kwalifikacyjnej wyciągać wnioski i jak w tych rozmowach kwalifikacyjnych stawać się coraz lepszym. Zaczynając od uwag ogólnych, punkt numer 1. Nie stresuj się. Oczywiście jest to dużo prostsze w teorii, w praktyce już nie jest tym tak różowo, ale na ile możemy, na tyle powinniśmy się przed każdą rozmową kwalifikacyjną wyluzować. Nie warto się stresować, bo i to jest punkt numer 2. Nawet jeżeli nie pójdzie nam rozmowa kwalifikacyjna, jeżeli nie otrzymamy tej pracy, to nie jest koniec świata. Firm na rynku jest wiele, możemy pójść na kolejną rozmowę kwalifikacyjną, możemy spróbować w innej firmie, a poza tym przyczyn, dla których rozmowa kwalifikacyjna nam nie poszła, przyczyn, dla których nie dostaliśmy pracy, może być wiele. Po pierwsze, być może Twoja wiedza nie jest wystarczająca na stanowisko, na które aplikowałeś. Po drugie, może poszło Ci dobrze, ale byli jeszcze inni, jeszcze lepsi od Ciebie kandydaci. Może niewłaściwie przedstawiłeś swoją wiedzę i nie udowodniłeś w wystarczający sposób, że faktycznie nadajesz się na to stanowisko. A może Twoja wiedza była na wystarczającym, na dobrym poziomie, ale po prostu nie dogadaliście się na poziomie osobowościowym. Czasem jest tak, że jedna osoba zupełnie nie pasuje do jakiegoś zespołu, ale doskonale odnajduje się w innym zespole. Także pamiętaj, że rozmowa może czasem pójść źle, czasem będzie to Twoja wina, może czasem będziesz umiał za mało, ale czasem też nie na wszystko będziesz miał wpływ. Także nie bierz tej porażki zbyt mocno do siebie. Punkt numer 3. Należy wyciągać wnioski. Każdą rozmowę kwalifikacyjną powinniśmy traktować jako feedback, jako informację, czego jeszcze powinniśmy się nauczyć. Punkt numer 4. Nawet jeżeli nie czujemy się wystarczająco na siłach, żeby iść teraz na rozmowę kwalifikacyjną, jeżeli odkładamy to w czasie, odkładamy to o kolejny miesiąc, o kolejne 2 miesiące i tak dalej, warto to zmienić, warto pójść na rozmowę kwalifikacyjną właśnie po to, żeby otrzymać ten feedback, żeby zobaczyć, czego nam jeszcze brakuje, w którą stronę powinniśmy pójść, w czym jesteśmy dobrzy, a w czym nie, żeby mieć informację, czy w ogóle nasza nauka idzie w dobrą stronę. Jeżeli się nie uda, będziemy mogli spróbować ponownie za kilka miesięcy. Są oczywiście takie firmy jak Google, Apple czy Amazon, które mają taką politykę, że po nieudanej rozmowie kwalifikacyjnej, po nieudanej rekrutacji musimy odczekać 18 miesięcy, ale w większości firm działających tutaj na polskim rynku spokojnie po nieudanej rozmowie, po nieudanej rekrutacji za pół roku możesz próbować ponownie. Punkt numer 5, bardzo istotny punkt. Pamiętajmy, że rozmowa kwalifikacyjna to, jak sama nazwa wskazuje, rozmowa, a nie test. Przejdźmy teraz do samej rozmowy kwalifikacyjnej. Na samym początku takiej rozmowy najprawdopodobniej zostaniesz zapytany o to, żebyś opowiedział kilka słów o sobie. To moment, żebyś opowiedział, gdzie pracowałeś wcześniej, nad jakimi projektami pracowałeś, w jakich technologiach czujesz się najlepiej, czego się uczysz, jak się rozwijasz. I oczywiście w przypadku aplikowania na junior dewelopera tego doświadczenia zawodowego możemy nie mieć, ale to nie oznacza, że nie mamy o czym opowiedzieć. Warto opowiedzieć, jak się czujemy w programowaniu, jakie są nasze mocne strony, nad czym pracujemy obecnie, w jakim kierunku chcemy się rozwijać, czego chcemy się uczyć i jak cały ten proces naszej nauki wygląda. Należy opowiedzieć też o projektach, nad którymi pracowaliśmy, co nam się w nich podobało, jakie były wyzwania
jak sobie z tymi wyzwaniami radziliśmy. Przygotuj się do tego dobrze, upewnij się, że potrafisz opowiadać o tych projektach, o celach tych projektów, o użytych technologiach i potrafisz powiedzieć, dlaczego te technologie zostały w danym projekcie użyte. Czyli na przykład, jeżeli w projekcie korzystaliśmy z NoSQL-owej bazy danych, możesz zostać zapytany, dlaczego NoSQL-owa baza danych, dlaczego nie na przykład MySQL. Jeżeli w projekcie został użyty Spring Boot, możesz zostać na przykład zapytany o zalety Spring Boota. Co ciekawe, rekruter zazwyczaj będzie najbardziej zainteresowany nie tym, co szło łatwo, a tym, co sprawiało problemy. Tworzyć rzeczy łatwe to nie jest żadna sztuka. Programista musi umieć rozwiązywać problemy i sposób, w jaki te problemy rozwiązuje, jest bardzo ważny. Kolejnym etapem rozmowy kwalifikacyjnej jest część techniczna, najważniejsza część. To część, podczas której będziesz udowadniać, że to, o czym opowiadałeś, to, co napisałeś w CV, jest zgodne z prawdą i faktycznie nadajesz się na to stanowisko, że masz odpowiednie umiejętności. Prawdopodobnie dostaniesz jakiś problem do rozwiązania podczas tej rozmowy i tutaj kilka bardzo istotnych uwag, o których należy pamiętać przy rozwiązywaniu tego typu problemów. Po pierwsze, przeczytaj bardzo dokładnie opis problemu i opisz go jeszcze raz własnymi słowami. Po drugie, myśl głośno podczas rozwiązywania problemu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej rekruter nie jest zainteresowany tylko i wyłącznie Twoją ostateczną odpowiedzią, rozwiązaniem, ale też sposobem, w jaki do tego rozwiązania dochodzisz. Po trzecie, zanim zaczniesz rozwiązywać problem, zanim zaczniesz pisać już algorytm, przedstaw swój pomysł na rozwiązanie tego problemu. Może okazać się, że czegoś w problemie nie zauważyłeś i właśnie rekruter jest po to, żeby te wszystkie rzeczy, te wszystkie wątpliwości wyjaśnić, doprecyzować pewne rzeczy. Po czwarte, nie bój się zadawać pytań. Przypominam, że rozmowa kwalifikacyjna to jest rozmowa, w której jesteś uczestnikiem, to nie jest test. Nie jest tak, że dostaniesz problem do rozwiązania i Twój rekruter teraz będzie przez 15-20 minut siedział w ciszy, podczas gdy Ty będziesz łamał swoją głowę nad rozwiązaniem tego problemu. Jeżeli masz jakiekolwiek problemy, jakiekolwiek wątpliwości, pytaj, bo właśnie rekruter jest po to, żeby w tym momencie Ci pomóc i pewne rzeczy doprecyzować, ułatwić, wyjaśnić, czy po prostu Ci pomóc. Przykładowe problemy do rozwiązania, z jakimi możesz spotkać się na rozmowach kwalifikacyjnych, to na przykład sprawdzenie, czy dwa prostokąty się przecinają, wyszukanie dwóch największych liczb w tablicy, wyszukanie najmniejszej i największej liczby w tablicy, odwrócenie stringa, sprawdzenie, czy dwa stringi są anagramami, czy wyszukanie litery, która w tekście występuje najczęściej. Żeby poćwiczyć rozwiązywanie tego typu problemów, polecam strony takie jak HackerRank czy Codility, a także absolutnie rewelacyjną książkę Cracking the Coding Interview. To jest to książka, która jest naprawdę gruba, także nie musicie przechodzić przez nią w całości. Jest to książka też, która jest zarówno dla osób początkujących, jak i dla bardziej zaawansowanych. Także tym bardziej nie chodzi o to, żeby zrobić wszystkie przykłady, jakie tam się znajdują, ale warto się z nią zapoznać. Na pewno zaznajomienie się przynajmniej z częścią tej książki da Wam dużo większe podstawy przed każdą rozmową kwalifikacyjną. Poza problemem do rozwiązania możesz spodziewać się pytań dotyczących ogólnej znajomości języka. Także jeżeli aplikujesz na Java Junior Developera, możesz trafić na takie pytania jak: czym jest JVM? Czym się różni JDK od JRE? Jakie są dwa typy wyjątków w Javie, czym są modyfikatory dostępu, jakie są modyfikatory dostępu dla pól, a jakie dla klas, czym jest przeciążanie i przeładowywanie metod, czyli overriding i overloading, jaka jest różnica pomiędzy klasą abstrakcyjną a interfejsem, czym jest garbage collector w Javie, a także jakie nowości pojawiły się w Javie 8. Możesz spodziewać się też pytań dotyczących podstaw relacyjnych baz danych, czyli baz SQL-owych. Tutaj mogą pojawić się takie pytania jak różnice pomiędzy kluczem głównym a kluczem obcym, czyli primary i foreign key. Możesz zostać zapytany o typy joinów, a także o to, czym jest truncate, delete i drop. Może też paść pytanie dotyczące architektury bazy danych. Tutaj możesz zostać zapytany, jak zaprojektować bazę danych dla prostego projektu. Dobrym pomysłem przed rozmową kwalifikacyjną, żeby przygotować się do tej części technicznej, będzie przejrzenie przykładowych pytań w internecie, także takie hasła jak Java Interview Questions, Junior Developer Questions czy SQL Developer Questions, Interview Questions. To są właśnie te rzeczy, o które powinni się zapytać Google'a. Przejrzeć te strony, przejrzeć jakie pytania, jakie odpowiedzi tam się pojawiają, przeczytać. Nie chodzi o to też, żeby uczyć się wszystkiego na pamięć, ale żeby zobaczyć, o co rekruterzy zazwyczaj pytają, żeby wiedzieć, czego się uczyć, jak to wszystko rozumieć. Dodatkowymi atutami podczas takiej rozmowy kwalifikacyjnej będzie znajomość podstawowych wzorców projektowych
i zasad pisania czystego kodu. Kolejny etap rozmowy kwalifikacyjnej to moment, w którym rekruter zapyta Cię, czy Ty masz jakieś pytania. Zazwyczaj dobrze jest mieć takie pytania. Nawet nie chodzi o to, że w każdym poradniku dotyczącym rozmów kwalifikacyjnych napisane jest, że musisz zadawać pytania, musisz zadać pytanie, jeżeli ktoś Cię zapyta, czy masz jakieś pytania, że jest to dobrze odbierane przez rekruterów. To oczywiście też jest ważne, ale ważniejsze jest to, że przecież aplikujesz do jakiejś firmy, do jakiegoś projektu, na jakieś stanowisko, także dobrze w ogóle wiedzieć, gdzie możesz trafić. Po pierwsze, należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jest to rozmowa na jakiś konkretny projekt, zazwyczaj tak to wygląda. Także jest to moment, żeby dopytać o szczegóły projektu, żeby zapytać, jak ten projekt w ogóle wygląda, ile osób pracuje nad tym projektem, na czym ten projekt polega, jaki jest jego cel, jakie są użyte technologie i w jakiej metodyce jest prowadzony. Wszystkie tego typu rzeczy, które mogą nas interesować. Bardzo ważnym pytaniem, które możemy zadać, jest pytanie o kwestię rozwoju w danej firmie. W dzisiejszych czasach bardzo wiele firm dysponuje odpowiednim budżetem szkoleniowym, także właśnie o to możemy zapytać. Czy firma umożliwia wyjazdy na konferencje? Czy firma umożliwia branie udziału w szkoleniach? Czy firma umożliwia zdawanie certyfikatów? A także, czy oferuje dostęp do kursów online na takich platformach jak O'Reilly, Safari czy Pluralsight? Ten moment rozmowy w dużym stopniu będzie zależał też od tego, w jaki sposób rozmowa wyglądała wcześniej. Ja zazwyczaj w tym momencie już nie miałem zbyt wielu pytań, ponieważ zadałem je po prostu wcześniej. Tak jak mówię, rozmowa kwalifikacyjna to jest rozmowa. Za każdym razem, kiedy masz jakieś wątpliwości, kiedy chcesz o coś zapytać, po prostu pytaj. Kolejny bardzo ważny punkt, wymagania finansowe. Obecnie większość firm podaje już widełki, jakich możesz spodziewać się, aplikując na dane stanowisko. Także jeżeli na to stanowisko aplikujesz, akceptujesz te widełki. Natomiast jeżeli tych widełek nie ma, możesz zostać zapytany o Twoje oczekiwania. I tutaj bardzo ważne jest, żeby zrobić odpowiednie rozeznanie rynku, żeby wiedzieć, jakie stawki obecnie są na rynku, w naszym mieście, na danym stanowisku. Pamiętajmy, że stawka, którą powiemy, musi być rozsądna. Jako junior developer bez doświadczenia lub z bardzo małym doświadczeniem nie możesz oczywiście oczekiwać 10 tysięcy złotych brutto, ale z drugiej strony, jeżeli powiesz na rozmowie, że oczekujesz na przykład 3 tysięcy złotych brutto, to też spowoduje, że zapali się lampka ostrzegawcza u rekrutera. Pomyślisz, że może coś z Tobą jest nie tak, że może nie jesteś wcale tak dobry, na jakiego wyglądasz, że może tutaj troszkę udało Ci się jakoś prześliznąć przez tę rozmowę kwalifikacyjną. Pamiętajmy, żeby nie zaniżać swojej wartości i nie poddawać tym samym wątpliwość naszych umiejętności. Okej, jesteśmy już po rozmowie kwalifikacyjnej, to jest moment, żeby teraz wyciągnąć wnioski. Po pierwsze, zapiszmy wszystkie pytania, które pamiętamy, przeanalizujmy je dokładnie. Będziemy mieli też informacje na przyszłość, pod jakim kątem przygotowywać się do kolejnych rozmów kwalifikacyjnych. Zastanów się też, co podczas rozmowy kwalifikacyjnej sprawiło Ci największe trudności, bo to jest ta rzecz, nad którą w pierwszej kolejności będziesz musiał pracować. A jeżeli uważasz, że rozmowa poszła Ci źle, zastanów się, jaka jest tego przyczyna. Na początku mówiłem, że Twoja wiedza może być niewystarczająca, że może pojawili się inni lepsi kandydaci, że może niewłaściwie przedstawiłeś swoją wiedzę, albo po prostu nie dogadaliście się na poziomie osobowościowym. Jest jeszcze jedna możliwość, możesz po prostu trafić na niewłaściwych, niekompetentnych ludzi, którzy po prostu nie potrafią przeprowadzać właściwie rozmów kwalifikacyjnych. Zdarzają się ludzie, którzy będą zachowywać się arogancko wobec Ciebie podczas rozmowy kwalifikacyjnej, zamiast rozmawiać będą przepytywać Cię jak na egzaminie i będą zadawać Ci absurdalne pytania. Na pewno jednak im więcej rozmów kwalifikacyjnych, im więcej wyciągniętych wniosków, tym lepiej wyglądać będzie każda kolejna rozmowa. Oczywiście na początku rozmowy kwalifikacyjne będą sprawiały Ci wiele trudności, dużo rzeczy podczas tych rozmów będzie dalekich od ideału, ale jak powiedział Andrew Grove, współzałożyciel Intela, make mistakes faster. Także nie odkładajcie decyzji o pójściu na rozmowę kwalifikacyjną w nieskończoność. Pójdźcie, zobaczcie, jak to wszystko wygląda, wyciągnijcie wnioski i z którąś rozmową na pewno pójdzie dobrze. Tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobał dzisiejszy film. Dajcie znać, jakie są Wasze doświadczenia z rozmowami kwalifikacyjnymi. Czy już takie doświadczenia mieliście, czy się może szykujecie do jakiejś rozmowy. I widzimy się już w przyszły wtorek o godzinie 18. Dzięki i cześć!